Sponsorem SportGame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe SportGame. Bardzo udanie rundę jesienną piłkarskiej ekstraklasy zakończył zespół Śląska Wrocław. Mistrz Polski pokonał mistrza jesieni Legię Warszawa 1-0. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył Tomasz Jodłowiec. Wrocławianie udanie wypadli w dwóch ostatnich meczach. Kapitalnie zaprezentowali się przed tygodniem w Poznaniu, wygrywając z Lechem 3-0. Formę Śląska miał zweryfikować mistrz rundy jesiennej. Zespół, który do tej pory nie przegrał na wyjeździe i w każdym meczu sezonu strzelał bramkę. Wrocławia jednak Legia nie zdobyła. Co ważniejsze, wraca ze stolicy Dolnego Śląska na tarczy. Początek meczu nie zwiastował wygranej gospodarzy. Duże problemy z powstrzymaniem skrzydłowych Legii mieli nasi boczni obrońcy Mariusz Pawelec i Tadeusz Socha. Z każdą kolejną minutą jednak nasi defensorzy nabierali pewności i wspólnie ze środkowymi Tomaszem Jodłowcem i Marcinem Kowalczykiem rozegrali chyba najlepsze zawody w sezonie. Blok defensywny był najlepszą formacją, nie jak w poprzednich tygodniach, piętą achillesową. Bramkę na wagę 3 punktów Śląsk zdobył w 56 minucie po strzale Jodłowca. Waldemar Sobota wywalczył rzut rożny, do kornera podszedł Sebastian Mila. Kapitan jak zwykle perfekcyjnie dostarczył piłkę w pole karne, a tam świetnie spisał się były polonista Tomasz Jodłowiec. Kolejne minuty meczu były nerwowe. Legia miała swoje okazje, ale obrona, Marian Kelemen i cały zespół w postawie, w defensywie zasłużyli na ogromne słowa uznania. Radość z wygranej nad Legią miesza się z niepewnością dotyczącą osoby Sebastiana Mili. Kapitanowi Śląska w czerwcu kończy się kontrakt, a negocjacje na linii zawodnik klub od dłuższego czasu utknęły w martwym punkcie. Mila przyznał, że po powrocie z wakacji od stycznia zacznie sobie szukać nowego klubu. Spore powody do zadowolenia dali nam też w weekend piłkarze ręczni i koszykarze pierwszoligowych wrocławskich drużyn. Zespół koszykarskiego Śląska pokonał na wyjeździe Siden Toruń 72-62 i umocnił się na pozycji lidera. Mimo 10-punktowej wygranej to był trudny mecz dla koszykarzy Tomasza Jankowskiego. Lider musiał się mocno napracować, by zabrać Toruniowi komplet punktów z konfrontacji 13 kolejki. Śląsk szybko odskoczył na 8 oczek. W drugiej kwarcie uzyskał nawet 10-punktowe prowadzenie. Gospodarze jednak szybko, jeszcze przed przerwą, do 4 oczek zmniejszyli dystans. Śląsk prowadził po 20 minutach 41-37. Dwie dobre akcje Torunian na początku drugiej połowy dał remis 41-41 i były zapowiedzią emocji do końca spotkania. Na szczęście jeszcze w trzeciej kwarcie wrocławianie ponownie zagrali bardzo twardo w obronie. Pozwolili Sidenowi do końca tej części spotkania na zdobycie zaledwie 5 punktów. Przyjezdni zdobyli ich aż 16 i uzyskali wysokie prowadzenie. Ostatnia kwarta była wyrównana, ale pod pełną kontrolą teamu Jankowskiego i Hudeusza. 16 punktów dla Śląska zdobył Marcin Fliger, który był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej ekipy. Poniżej oczekiwań wypadł tym razem Paweł Kikowski. Lider obwodowy uzyskał 9 oczek. Na fatalnej skuteczności trafił tylko 2 rzuty na 14 prób z gry. Mimo nie najlepszego dnia Kikowskiego, wrocławianie kolejny raz cieszą się z wygranej. Śląsk umocnił się na prowadzeniu w tabeli, ma 2 punkty przewagi nad wiceliderem AZS-em Kutno i 3 nad trzecią w lidze Staną Ostrów Wielkopolski. Z kompletu punktów cieszą się szczypiorniści Śląska Wrocław. Handball team pokonał w Kobierzycach po bardzo ciekawym meczu Ostrowie 33-32 zespół Aleksandra Malinowskiego. Wciąż jest trzeci w tabeli pierwszej ligi. Spotkanie 12 kolejki zaplecze Ekstraklasy z udziałem Śląska dostarczyło niespodziewanie bardzo dużo emocji. Wrocławianie tym razem nie wystąpili w orbicie. Hala, na której zazwyczaj rozgrywają swoje mecze, była bowiem zajęta. Obiekt w Kobierzycach jednak też okazał się szczęśliwy. Choć na trybunach zasiadło tylko kilkuset widzów, wsparcie gospodarze czuli spore. Śląsk do meczu przystąpił bez kontuzjowanych Jacka Będzikowskiego i Artura Szabata. Ich brak był aż nadto widoczny, szczególnie w obronie. Zespół Aleksandra Malinowskiego miał spore problemy. W pierwszej połowie stracił aż 17 bramek, rzucił 2 gole mniej i niespodziewanie do przerwy wrocławianie przegrywali.
Druga połowa rozgrzała nawet najbardziej zmarzniętych kibiców. Losy meczu ważyły się bowiem do samego końca w decydujących akcjach. Więcej szczęścia miał Śląsk, gracze tej drużyny zachowali także więcej zimnej krwi i zwyciężyli. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Dolnego Śląska był zdobywca 6 bramek Piotr Swat. Śląsk pozostał na 3. miejscu w ligowej tabeli, ma 3 oczka straty do Gwardii Opole i 2 do Nielby Wągrowiec. Walka o awans do Ekstraklasy może trwać aż do końca sezonu. 3 faworytów kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Na koniec odwiedzamy parkiety drugiej ligi siatkarzy. Kolejne 3 punkty do swojego dorobku dopisali gracze KS Milicz. Sukces odnieśli także siatkarze Wiktorii Wałbrzych i wrocławskiej Gwardii. Klub siatkarski Milicz nie zwalnia tempa. W środku tygodnia ograł we Wrocławiu Gwardię 3-0. Tym razem pokonał w Raciborzu Rafako 3-1. Pierwszy set kończył się grą na przewagi. Goście zwyciężyli 26-24. Rafako się jednak szybko zrewanżowało. W drugiej partii gospodarze zdecydowanie dominowali na parkiecie. Miliczanie znów zawodzili, szczególnie na zagrywce, i polegli 16-25. Przerwa między 2. a 3. setem została doskonale wykorzystana przez Krzysztofa Janczaka. Szkoleniowiec gości szybko znalazł receptę na wygraną, a taktykę w skuteczną grę na boisku zamienili siatkarze. W 3. partii Milicz wygrał do 19, w 4. do 23. Spory wkład w sukces mieli nie tylko gracze wyjściowej 6, ale i rezerwowi. Zwycięstwo w weekend odnieśli także siatkarze Wiktorii Wałbrzych. Drużyna spod Chełmca pokonała Wrząśni Czarnych 3-0. Cieszą się też zawodnicy Gwardii. Wreszcie, tak możemy powiedzieć, wrocławianie już bez Ireneusza Kłosa na ławce trenerskiej zwyciężyli u siebie Bielawiankę 3-1. Drużynę poprowadził Piotr Lebioda. Milicz jest 2 w tabeli ze stratą 7 punktów. Do TKS-u Tychy 4. miejsce w lidze zajmuje Wiktoria, 10. Gwardia, a 11. Bielawianka. Z nami już 1. kolejka rundy rewanżowej. Dolnośląskie drużyny walczą o różne cele. Miliczanie i Wałbrzyszanie o awans do play-off. Gwardia i Bielawianka o utrzymanie. Ciekawie powinno być do samego końca. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.